Cześć, a dzisiaj porozmawiamy o kandydacie PiS-u, o kandydacie w okręgu bydgoskim, pan Paweł Szrot. Paweł Szrot ma bardzo szeroką karierę, ogólnie był trochę w Radzie Ministrów, był u premiera, doradzał prezydentowi, teraz jest w kancelarii prezydenta. Ogólnie jego robota nie jest łatwa. Pan Paweł Szrot postanowił wdać się w romans. Postanowił zaromansować z wyborcami Bydgoszczy, mimo że nie jest z Bydgoszczy. Wszyscy mówią, że to są spadochroniarze, którzy przyjeżdżają, nie wiem, z Białegostoku, żeby kandydować w Bydgoszczy, czy z Warszawy, żeby kandydować we Wrocławiu. Ale ja mówię, że to jest tylko i wyłącznie romans z wyborcami. Czy pan Paweł Szrot będzie w stanie uwieść wyborców w Bydgoszczy? Nie wiem. Osobiście mam nadzieję, że nie. Natomiast chcąc znaleźć coś na pana Pawła Szrota, pokazać wam, jakim jest naprawdę, nie wiem, umoczonym albo zdyskredytowanym pisowcem, no nie za wiele można było znaleźć, poza bardzo, ale to bardzo kontrowersyjnymi wypowiedziami, ale zaraz, on bardzo często nie mówi swoich myśli, on mówi myśli Andrzeja Dudy, więc wiecie co? Naprawdę skończę ten materiał bardzo szybko, bo szkoda mi chłopa po prostu. Jak sobie pomyślę, że przez ostatnie lata musi być. Wiesz co, skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie, subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki, wracamy do filmu. Na razie. Oczami, uszami, a czasami nawet ustami Andrzeja Dudy, który nie wie co, gdzie i kiedy mówi, to aż mi przykro. Natomiast jedną rzecz muszę powiedzieć wam, bo Paweł Szrot zmienia zdanie 3 razy w ciągu 5 dni. W poniedziałek mówi, że ustawa Lex Tusk jest super, wszyscy na nią czekali i ona jest zgodna z konstytucją. W środę natomiast tłumaczy już nam, że trzeba tą ustawę już skierować do Trybunału Konstytucyjnego, bo prezydent ma co do niej obawy. No i okej, no ma obawy, jego sprawa, może to zrobić, on odpowiada później przed konstytucją, jeżeli jakaś ustawa jest niekonstytucyjna. Natomiast Paweł Szrot w piątek obudził się i doszedł do wniosku, że ustawę trzeba znowelizować. I teraz ustami Pawła Szrota Andrzej Duda robi z niego wycieraczkę. W poniedziałek jest super, w środę zastanawiamy się, w piątek mówimy, że trzeba zmieniać, bo było do dupy. To jeżeli on tak zmienia zdanie, albo jeżeli on jest w stanie wytłumaczyć gościa, który tak często zmienia zdanie, to wy chcecie takiego gościa mieć na swoich listach? Dla mnie zero wiarygodności. Ale od was zależy, czy go wybierzecie. No oczywiście na koniec, jak macie jakieś smaczki, informacje, albo może jakieś ploteczki na temat Pawła Szrota, piszcie w komentarzach. Za wszystkie jestem wam wdzięczny. Dzięki i do zobaczenia już niedługo.